Cześć, zmiany. Ile to już tych zmian było i tak dalej na tym kanale. Słuchajcie, teraz już podjąłem oficjalnie decyzję mniej więcej jak to będzie wyglądać, więc jeżeli Cię to interesuje, to zajmę Ci tylko chwilę. Mianowicie, jeżeli kojarzycie takie kanały jak chociażby Zebra Gamer czy Zack Scott Games, to wiecie, że jakby to tego typu kanały nie są jakby chodliwe obecnie, bo teraz trzeba bardzo dużo montażu, bardzo dużo energii i tak dalej. Natomiast takie zwykłe Zagrajmy w czy Let's Play'e są jakby teraz nie są jakoś bardzo na topie. Natomiast ja postanowiłem, że i tak w to pójdę, ponieważ no teraz jakby ja nie mam czasu na montowanie, a nie jestem w stanie zatrudnić montażysty. Natomiast tego typu gameplaye ja się dobrze w czymś takim czuję i myślę, że właśnie Zebra czy oczywiście to są anglojęzyczni twórcy, więc widzów mają o tyle dużo więcej, natomiast mi to odpowiada, ja nie muszę mieć tutaj mega wielkich wyświetleń, po prostu robię to też coś dla siebie. Tak mniej więcej to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ten kanał. Nie wiem, czemu światło mam dalej takie żółte, to jest bardzo dziwne. Może będę musiał tu poprawić coś, natomiast już zacząłem wcielać to w życie i już te miniaturki, które widzicie na kanale, no na razie nie wszystkie, natomiast tutaj na moim kanale miniaturki już powoli zaczynam robić właśnie na modłę Zack Scott Games czy oczywiście Zebra. Natomiast takie, gdzie będę reagował lub informował na jakiś temat, to tutaj będą się pojawiać właśnie moja twarz oczywiście. Natomiast jeszcze mam parę innych kwestii, mianowicie takich, że będę częściej tworzył live'y, będę live'ował częściej i myślę, że większe gro tych filmów, które będę tworzył je na live'ie, będę streamował na wielu platformach jednocześnie. Myślę, że uda mi się zupgrade'ować mój komputer, więc wtedy jakby on wyciągnie to, żeby na większej ilości platformach oczywiście streamować. Będą na kanale, chciałbym domyślnie wrzucać filmy w ilościach, no, 5, chociażby 5 takich długich filmów, tych dłuższych filmów, jeżeli by się udało, to by było naprawdę mega super. Natomiast wiem, że to jest może niemożliwe raczej, chociaż kto wie, tutaj Zack Scott Games zaczął naprawdę niekiedy wrzucał po 5 nawet filmów, chociaż on zwykle w domyśle 3, jak tu widzicie. Natomiast zobaczymy. Natomiast BroadKids to będzie kanał typowo family friendly, więc osoby, które tutaj wbijają, nastawiajcie się właśnie na gierki tego typu, family friendly. Natomiast mam jeszcze jeden kanał, który też zaczynam tworzyć. Staram się być na tym kanale aktywniejszy i jak widzicie jest to kanał OK Broad i również tutaj zastanawiałem się, jak robić miniaturki. Natomiast pozbywam się już tych miniaturek z twarzą, będę raczej tworzył te miniaturki takie, jak tutaj widzicie. Zacząłem serię, ja już dużo wcześniej nagrywałem Broteto, zanim to się w Polsce zrobiło popularne. Natomiast zacząłem serię, jak widzicie, to są moje pierwsze miniaturki, ale takie tego typu wyglądają oczywiście ładniej. Natomiast są tu też inne gry, survivale, Frozen Flame, ta miniaturka mi się nie podoba, ale będę jeszcze oczywiście dostosowywał to mniej więcej tak, żeby ładnie to wyglądało, więc nastawiajcie się na takie rozgrywki. Ja jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat, mianowicie słuchajcie, temat związany z tym, że ludzie nazywają mnie NPC czy cringe'em. Troszkę tego nie rozumiem, bo jakby osoby, które albo że się zmieniłem, moim zdaniem to jest nietrafiona argumentacja, ponieważ czy spostrzeżenie, ponieważ mój kanał BroadKids TV od zawsze był kanałem dla młodszych osób. Ja się z tym nigdy nie kryłem. Jak zobaczycie moje popularne filmy, to były treści dla młodszych osób, dla dzieci głównie, więc ten kanał również tworzę z taką myślą. Dla starszych będzie kanał OK Broad, na który Was oczywiście zapraszam, jeżeli będziecie tym zainteresowani, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu mojej gadki. No i co, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o te shorty, które tworzę, które są na kanale, będę dalej je tworzył, dalej będę robił różnego rodzaju reakcje, newsy czy jakieś challenge, bo to jest kanał typowo dla młodszych i dlatego takie będę te shorty tworzył.
Więc nie wiem, czemu to jest takie dziwne dla większości osób, że tworzę treści dla dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o te reakcje, no to tak, no co mam, jak mam reagować, jakie mam reakcje robić, czy co mówić w czasie 30 sekund? No nie wiem, jakbyście polećcie mi prawdziwe reakcje na shortach, które według was są reakcjami nie NPC, ale to muszą być shorty, bo z chęcią się nauczę i chcę być oczywiście lepszym twórcą. To jest moja ostateczna informacja. Mam nadzieję, że będzie wam się to spodoba się. Jeżeli nie, no to cóż, jest mi przykro, no ale nie zmuszę was do oglądania swojej osoby. Tak jak mówię, już powoli będą tutaj wrzucane dzisiaj, może wrzucę jeszcze kolejny odcinek ze Stumble Guys 6. No i będę to w ten sposób tworzył. No, moi drodzy. Będzie Stumble Guys, chcę wprowadzić Angry Birds Epic, jakieś starsze gierki, do których macie sentyment. Minecrafta raczej tutaj nie wrzucę, od tego jest kanał do Minecraftów. Zobaczymy, ewentualnie jakiś survival, kto wie. Natomiast chciałbym skoncentrować się na tutaj na grach na PC, jak i na gierki na telefon, typowo takie, które raczej są na topie. Do zobaczenia.